Witam, Janusz Palikot. Bardzo mi miło rozpocząć spotkanie z Państwem, z potencjalnymi inwestorami albo już inwestorami Tęczynek Bezalkoholowe. Zanim Państwo zaczniecie zadawać pytania, proszę je zadawać, będziemy na nie odpowiadali. To tytułem wstępu chcę powiedzieć o takim bardzo ważnym doświadczeniu. Otóż jeszcze przed wybuchem epidemii byłem w Niemczech oglądać w Bretten koło Stuttgartu fabrykę, w której produkuje się te urządzenia do dealkoholizacji firmy Schmidt, oraz w Norymbergi w Kaiserbroi, gdzie w takim browarze, który jest takim no, istotnym browarem robiącym jakościowe piwa bezalkoholowe usługowo dla innych. I oglądali się tam akurat dealkoholizację piwa pszenicznego, które się w tym roku odbywało, w tym dniu odbywało, więc to była bardzo ciekawe doświadczenie, to jedno i drugie, bo ono pokazało pewne nowe możliwości tej maszyny do dealkoholizacji, których ja nie byłem do końca świadom, jeszcze jakby tylko teoretycznie znając, jak te maszyny są skonstruowane i co one dają. Bo oprócz tego, że powstają tam piwa bezalkoholowe 0,0, można oczywiście też robić piwa 0,5% czy o dowolnej zawartości, ale także 0,0, i że tam są specjalne takie kolumny do odbierania aromatów przy tej dealkoholizacji, bo część tych aromatów z piwa, ze słodu, z chmielu ucieka razem z alkoholem, jest odbierane razem z alkoholem, więc się na specjalnych takich filtrach, w takich kolumn wyłapuje i ponownie to piwo już zdealkoholizowane, ono się łączy z tym właśnie, z tymi aromatami, dostając wtórnie znów właśnie tych cech stylu, z którego zostało zrobione jako bezalkoholowe. Ale oprócz tego skutkiem ubocznym, jak wszyscy wiemy, jest alkohol no, odebrany od tego piwa. I ten alkohol właściwie wszyscy, którzy zajmują się produkcją piw bezalkoholowych, sprzedają do przemysłu chemicznego, tam się go używa do różnego rodzaju produktów, albo czasami niektóre browary mają kotłownie ustawione na używanie tego jako systemu grzewczego. Natomiast jest to genialna, fantastyczna okowita. To jest po prostu alkohol, który no, jest całkowicie zdrowy, dopuszczalny do spożycia, o znakomitych parametrach. A ponieważ właśnie jest w ten sposób uzyskany, no to też jest bardzo mało w tym sensie kaloryczny, bo nie ma żadnych innych elementów oprócz samego właśnie alkoholu. I to powoduje, że czego myśmy w ogóle w prognozie zysków nie zaznaczyli, że oprócz dochodów z tytułu usługowej dealkoholizacji, sprzedaży własnych produktów bezalkoholowych, to spółka może mieć także istotne dochody właśnie sprzedając ten alkohol nie jako surowiec do przemysłu, tylko właśnie jako okowite. Co więcej, ta okowita może być także aromatyzowana tymi aromatami, które są odbierane na tych kolumnach i w ten sposób dostajemy okowitę, którą trudno będzie zrobić na dowolnym alembiku, ponieważ ona ma właśnie tę możliwość, że te aromaty są uchwycone, tutaj można je połączyć, naturalne aromaty pochodzące z piwa, połączyć właśnie z tym alkoholem. I to jest jakby jeden aspekt tego odkrycia w czasie tej wizyty, a drugi to jest ta z kolei do wypłukiwania tych aromatów z kolumny, jeżeli się ich nie używa do ponownej aromatyzacji piwa, czy właśnie, tak jak w tym przypadku do aromatyzacji okowity, to ta woda, to jest woda beztlenowa, bo takie wody się używa w browarach, połączona z tymi aromatami daje niesamowity napój, bardzo oryginalny, bo to jest taka, można powiedzieć, lekko alkoholizowana do 0,5% woda o smaku bardzo silnie właśnie chmielowym. No to niezwykle ciekawe doświadczenie. Też oczywiście to jest zupełna innowacja na rynku, bo nie ma tego typu produktu, przynajmniej ja się z nim nie spotkałem. To jest co innego niż woda nachmielona, czyli woda zwykła, którą się po prostu chmieli chmielem na zimno. Tu mamy do czynienia z produktem zupełnie innym, mianowicie właśnie z wodą taką beztlenową i z tymi aromatami uzyskanymi w trakcie procesu dealkoholizacji. No dobrze, ale ponieważ pojawiły się pierwsze pytania, to ja skończę już z tymi wspomnieniami z tej wizyty w Niemczech. Tylko tak, pierwsze pytanie, jakie widzę, to jest, jaki zysk planuje spółka w pierwszym roku działalności. No więc to jest tak, że myśmy w tym pierwszym roku działalności założyli oczywiście bardzo skromną działalność, bo to jest czas inwestycji. Zakładamy, że zbiórkę zakończymy w kwietniu, zamówimy w kwietniu, w maju.
urządzenia, mamy to już wstępnie wynegocjowane i tak jakby dograne merytorycznie. No i gdzieś tam, powiedzmy sobie, późnym latem, właściwie jesienią, wrzesień, październik będzie dostawa tych urządzeń. Same te urządzenia do dealkoholizacji to jest 1 800 000 i następnie no, rozpoczniemy proces jakby uruchamiania, który będzie trwał ze 2-3 miesiące, więc de facto my zakładamy, że w tym roku, w 2020 roku, to my specjalnych przychodów, jeśli jakieś to śladowe pod koniec tego roku 2020. Natomiast w 2021 roku zakładamy, że już normalnie sprzedamy w granicach 10 tysięcy hektolitrów tego albo piwa z dealkoholizacji, albo usług za dealkoholizację dla podmiotów trzecich, bo to też będzie bardzo istotny aspekt naszej działalności, że mając jakby taką sprzedaż 10 tysięcy hektolitrów, to jest około 20 milionów butelek. 20 milionów butelek, no to spodziewany zysk w wyniku tej działalności to gdzieś tak mniej więcej byśmy zakładali w granicach między 2 a 3,5 miliona złotych, w zależności od tego do końca kiedy i z jaką wydajnością wystartujemy po montażu tych urządzeń. No też ten z kolei rok 2021 będzie o tyle ciekawy i 2022, że będziemy mieli dodatkowe dochody z tytułu tych domków piwnych, które 4 postawimy na terenie zakładu. Drugie pytanie, czy plan inwestycyjny zostanie zmodyfikowany, biorąc pod uwagę bieżące i kolejne miesiące kwarantanny? No ja uważam, i to zresztą pokazuje zaangażowanie inwestorów, no bo przecież my zbieramy pieniądze w czasie, można powiedzieć, epidemii, a akcja idzie świetnie, nawet lepiej niż w przypadku COVID, jeżeli chodzi o tempo zbiórki. I trzeba powiedzieć, że tak jak inwestorzy są optymistycznie nastawieni, że ten okres kwarantanny nie zaszkodzi projektowi, tak samo ja uważam, że bardzo szybko, za mniej więcej 1,5 miesiąca, dojdzie do dużego odbicia w drugą stronę, takiego pewnego entuzjazmu inwestycyjnego i konsumpcyjnego, kiedy się jakby ta epidemia zakończy. Ona się musi zakończyć, bo ten wirus jest z grupy grypy i zawsze jak przychodzi ciepło, to tego typu wirusy przestają funkcjonować, więc najpóźniej w maju, a być może właśnie już pod koniec kwietnia będziemy mieli tak by odbicie, nadrabianie zaległości. Także w skali roku moim zdaniem to nic nie zmieni, albo bardzo niewiele zmieni w granicach kilku procent, więc my teraz tego nie będziemy weryfikowali, tym bardziej, że zrobiliśmy sobie pewne jeszcze zabezpieczenia w postaci właśnie tego alkoholu okowity i tej wody alkoholizowanej, których nie braliśmy w ogóle pod uwagę do biznesplanu, one się okazuje mogą być istotnym źródłem dochodów. Kiedy zostanie ustworzona wspomniana grupa na Facebooku dla akcjonariuszy, no to zaraz po emisji, to będzie w ciągu, powiedzmy sobie, 2 tygodni po zakończeniu emisji, kiedy będą znani wszyscy inwestorzy, to najpóźniej w ciągu 2 tygodni taką grupę na Facebooku stworzymy. Robiliśmy to także w przypadku okowity, to się bardzo dobrze sprawdza. Dzięki temu jest forum wymiany poglądów i różnego rodzaju dyskusji. Czy planowana jest sprzedaż wysyłkowa piwa bezalkoholowego? Tak. My mamy kiosk na terenie browaru w Tenczynku z piwem alkoholowym, który będzie też realizował tego typu zamówienia bezalkoholowe, a w ogóle czekamy na opinię prawną, czy przypadkiem nie jest tak, że w pewnej formule można jednak dokonywać sprzedaży także produktów alkoholowych, ale o tym poinformujemy Państwa za mniej więcej jakieś 2 tygodnie, jak ostatecznie ekspertyzy prawne w tej sprawie się zakończą. Natomiast niezależnie od tego, czy można, czy nie sprzedawać piwo alkoholowe, to bezalkoholowe na pewno można i będziemy je dostarczali. Czy te piwa bezalkoholowe są dostępne dla wszystkich? No, to znaczy zaletą od strony biznesowej tego projektu jest to, że piwa te jakościowe, bezalkoholowe, one kosztują mniej więcej tyle, co piwa alkoholowe, a nie płaci się akcyzy. Dlatego rentowność takich produktów i zwrot z inwestycji jest nawet lepszy właśnie niż w przypadku piw alkoholowych. Ale to oznacza, że to oczywiście piwa nie są najtańsze. My w ogóle nie staramy się wchodzić na segment piw
ekonomicznych, przemysłowych, tylko staramy się, żeby to były jednak piwa, no powiedzmy w tym przedziale 3,54 zł, bo to jest segment nie najdroższy piw kraftowych, tańszy, ale jednocześnie znacznie droższy od tych piw ekonomicznych. Mi się wydaje, że to jest właśnie dobre pozycjonowanie. Ono daje dużą rentowność, wciąż cena nie jest jeszcze barierą dla kupujących. Chciałbym dowiedzieć się więcej o ewentualnej sprzedaży akcji. Była mowa o specjalnym portalu do tego, jak będzie wyglądać sprzedaż tych akcji po ewentualnym wejściu na giełdę. No więc takie, mamy takie trzy kroki zaplanowane, jeżeli chodzi o sprzedaż akcji. Rozumiem, że chodzi o sytuację, w której ktoś kupił akcję i po roku czy tam po jakimś czasie chce sprzedać z różnych powodów, bo ma lepiej, lepszą inwestycję albo coś tam w sprawach osobistych czy innych się wydarzyło takiego, że chcę to zrobić. Więc dla tego typu osoby to będą miały jakby trzy etapowe możliwości. Po mniej więcej roku od dzisiaj, czyli marzec przyszłego roku, stworzymy taką platformę wewnątrz spółki dla akcjonariuszy, którzy nabili teraz właśnie, czy w najbliższych tam tygodniach nabędą akcje, żeby oni między sobą mogli sprzedawać. I to będzie po prostu, ktoś zaoferuje, wszyscy inni są poinformowani, my będziemy tym zarządzali, żeby pod względem prawnym i jakkolwiek innym było to do przeprowadzenia. I to jest jakby pierwszy poziom. Drugi to jest taki, że z kolei rok później, czyli za dwa lata od dzisiaj, stworzymy taki fundusz z zysków spółki Tęczynek Bezalkoholowy, gdzie tam 25% zysków będziemy przeznaczali na ewentualne skupowanie akcji w sytuacji, w której ktoś zaoferuje te akcje, nikt nie chce kupić, no, a ktoś musi z powodów różnych, życiowych czy biznesowych sprzedać, więc wtedy spółka będzie wykupowała to ze swojego zysku i w ten sposób podnosiła stopę zwrotu z inwestycji dla tych, którzy nie sprzedadzą. No i wreszcie trzecia, no to jest wejście na giełdę, to jest raczej perspektywa 5 lat. Choć trudno dzisiaj o tym mówić, bo giełdy są w dużym kryzysie, ale jak wiadomo, po każdym kryzysie przychodzi okres prosperity, tak samo będzie i tym razem. To trzeba jakby patrzeć na trendy na rynku i wtedy podejmować konkretnie decyzje, czy w tym roku, czy rok wcześniej, czy później. Natomiast to mniej więcej perspektywa 5 lat, no to wtedy sytuacja jest bardzo prosta, bo każdy, kto jest na giełdzie, może w dowolnej chwili wystawić swoje akcje na sprzedaż. Codziennie są jacyś, którzy kupują w tego typu spółkach i tutaj w ogóle żadnego problemu z płynnością nie ma. Wreszcie ktoś zadaje pytanie, czy będzie możliwość połączenia posiadanych udziałów Okowity z Tęczynkiem Bezalkoholowym. No to by musiało dojść do połączenia dwóch spółek. To znaczy Okowita i Tęczynek Bezalkoholowy musiałoby się stać jedną firmą. Trudno byłoby to zrobić, bo trochę jest inna i rentowność tych spółek i trochę też są inne kanały dystrybucji, trochę też są inne jakby też no, cele biznesowe, ale w jakiejś dłuższej perspektywie nie można tego całkiem wykluczyć, chociaż nie jest to coś, co będziemy brali w pierwszej chwili pod uwagę. Też skład akcjonariuszy w większości póki co Okowity Bezalkoholowego się różni, w związku z tym myślę, że to nie byłoby takie proste, no ale zostawmy to jako sprawę otwartą. Dzień dobry, jak można wesprzeć wasz zespół? Jako inwestor chętnie zaangażowałbym się mocniej, jestem marketerem. No to zapraszamy do współpracy. Proszę się do pana Przemysława Bobrowicza odezwać, z którym pan pewnie rozmawiał, będąc inwestorem, i podać tam namiary na siebie. To jest adres podany do niego, jest na naszej stronie crowdwayowskiej, więc nie ma problemu, żeby do Przemka zadzwonić. On albo umówi z osobą, która będzie tym się dalej zajmowała, albo sam ewentualnie poprowadzi dalej tą współpracę. W ogóle przewidujemy po zakończeniu emisji taki okres, w którym zaproponujemy jakieś formy współpracy. Tu już żeśmy o tym rozmawiali także z akcjonariuszami Okowicie, chociaż to się oczywiście trochę różni, ale jest kilka takich płaszczyzn współpracy. Jedna to są wasza aktywność, państwa jako inwestorów w mediach społecznościowych, tak, zwłaszcza wtedy, kiedy się pojawią już produkty nasze i jakby ich promowanie, opisywanie, dzielenie się z nimi. No też jakiś rodzaj takiego merchandisingu w miejscach, w których żyjecie, czyli tam, gdzie mieszkam, funkcjonuję, robię zakupy, wchodzę do sklepu, sprawdzam, czy produkt jest, jak jest wystawiony, w jakiej cenie, robię z tego zdjęcie, przesyłam do bazy danych. To nam pozwala bardzo jakby zracjonalizować system sprzedaży, ocenić niektórych hurtowników czy innych partnerów dystrybucji.
No i wreszcie trzecia forma to czasami, tak jak w tym przypadku, ktoś ma jakieś szczególne kompetencje, zna na przykład jakiegoś dystrybutora piw alkoholowych czy bezalkoholowych, albo ma pewne umiejętności zawodowe, to będzie oddzielna do tego jeszcze taka płaszczyzna współpracy w tym zakresie. Bezalkoholowe, jaki to ma sens? No jest kilka powodów, dla których ludzie piją piwo bezalkoholowe. No najważniejsze to jest to, że rynek w Polsce w zeszłym roku, 2019, urósł w stosunku do 2018 w tej kategorii piw bezalkoholowych o 80%. Żaden inny segment piwa i w ogóle alkoholu w Polsce nie rósł tak szybko właśnie jak piwo bezalkoholowe. No to nawet jeśli nie rozumiemy, dlaczego tak jest, to jakoś tak jest, że bardzo dużo ludzi, to jest 4% całego rynku piwa w Polsce, decyduje się pić piwo bezalkoholowe. Ten trend jest zresztą trendem powszechnym, ogólnoświatowym. To samo jest w Niemczech czy w Ameryce. W sąsiednich Niemczech 8% całej konsumpcji piwa stanowi piwo bezalkoholowe. A więc w kraju, który jest tak tradycyjnym krajem picia piwa, o takich preferencjach właśnie piwnych, tak duży udział, aż 8%, dwa razy większy niż w Polsce mają piwa bezalkoholowe, co w najlepszy sposób pokazuje, że to jest trend większy tylko niż tutaj właśnie w Polsce. Ludzie piją piwo bezalkoholowe tak, bo po pierwsze są na przyjęciu, na które pojechali samochodem i muszą samochodem wrócić i chcą brać udział w zabawie. Byłoby fajnie, gdyby to piwo było smaczne, gdyby dostarczało tych samych wrażeń, co piwa alkoholowe i takie właśnie będziemy produkowali, a jednocześnie no, nie dawało efektu wypicia alkoholu, czyli umożliwiało powrót samochodem do domu. To jest pierwszy podstawowy powód. Drugi to jest taki w czasie dnia, kiedy trzeba wrócić do pracy. Ktoś lubi piwo, idzie na lunch i chce do tego wypić piwo, a nie chce pić piwa z alkoholem, no to właśnie wypija piwo bezalkoholowe. Wreszcie no jest cała masa takich szczególnych okoliczności. Po pierwsze osoby, które biorą niektóre leki, które źle się z alkoholem kojarzą, a właśnie lubią piwo, osoby, które są w ciąży, osoby, które mają różnego rodzaju diety, prawda? No to jest ileś powodów, dla których ludzie chcą być w imprezie, no nawet wypiją piwo alkoholowe, jedno, drugie, ale już trzecie, czwarte nie chcą pić, bo właśnie chcą zachować pewną przytomność w tym i to się okazuje ma dla nich bardzo duży sens. Kolejne pytanie, czy planuje pan powrót do polityki? Nie, nie planuję powrotu do polityki. Teraz musimy poczekać na następne, tak. Panie Januszu, czy ma pan w planach wystartowanie w przyszłości jeszcze jakiejś spółki z rodzin Toczynka? Jakie są plany na przyszłość? No, my się trochę wzorujemy na takiej słynnej firmie kraftowej z Wielkiej Brytanii, Brewdog, no, która od 10 lat robi różnego rodzaju emisje i pewnie też będziemy jeszcze niejedną robili, chociaż nie mówię, że mamy w tej chwili już coś przygotowanego, ale no, tak jak teraz robimy między innymi dlatego to emisję, bo zobaczyliśmy ten trend wzrostu konsumpcji piw bezalkoholowych, dowiedzieliśmy się, że są urządzenia, które dają bardzo fajne efekty jakościowe. Byliśmy w Londynie w tym pierwszym pubie, który ma tylko bezalkoholowe piwa, właśnie otwartym przez Brewdoga, no ale także dlatego, że bardzo wielu inwestorów, którzy chcieli zainwestować w ten czyn całkowity, nie zdążyło zainwestować i była okazja, żeby tutaj zaprosić Państwa do współpracy. Więc pewnie się pojawią następne pomysły w kolejnych miesiącach, ale to jeszcze dzisiaj za wcześnie, żeby o tym mówić. Witam serdecznie. Czy jeśli posiadam zniżkę 20% z okowity, to czy przy zakupie akcji bezalkoholowej tęczynek procent zniżki na zakup w tęczynku zwiększy się do 30%? No, wie pan co, nie ma takiego bezpośredniego związku. To są oddzielne przedsiębiorstwa, które mają oddzielne cele, oddzielne akcjonariuszy i ten, ale no to proszę napisać w tej sprawie do pana Bobrowicza, to w zależności od wielkości, być może można to jakieś poszukać, jakieś formuły korzystnej, tej, ale takie jakby wprost nie przewidujemy tego. No, no ale to tak jak powiedziałem, zapraszam do rozmowy. Czy planowana jest ekspansja na rynkach zagranicznych? Jeśli tak, to na jakich i pod jaką marką? To jest nazwą pierwotną czy nową eksportową? Z jakich kanałów dystrybucji planujecie w tym celu skorzystać? My na razie nie planujemy jakby eksportu, chociaż jest dość dużo zapytań w tej sprawie i jeżeli coś konkretnego
poważnego się stanie, to absolutnie tak. Natomiast na razie mamy po prostu taką sytuację, że myśmy ledwo zdążyli zwiększyć zdolności produkcyjne w browarze, w tynczynku z tych tam 30 tysięcy hektarów, które mieliśmy do 100 tysięcy. Teraz mamy bardzo duży wzrost zamówień, nawet w tych ostatnich dniach, mimo całej epidemii, to zamówienia rosną, zwłaszcza z sieci handlowych, więc no, musimy przede wszystkim zaspokoić rynek krajowy. Po drugie, no, wprowadzamy w okowicie te właśnie okowity. Piwo bezalkoholowe to jest bardzo dużo przedsięwzięć, żeby jeszcze tracić, że tak powiem, siły na nowy rynek, ale absolutnie w przyszłości tak i to też trochę może zależy od partnera, jeżeli on się zgłosi. Teraz jakiś pomysł na nazwę dla przyszłej wody alkoholizowanej, aromatyzowanej. Wyślałem wyobraźnię, już 3 nazwy zgłosiłem i kończą mi się pomysły. Wie pan, no, na tym polega cała rzecz, że właśnie dobra nazwa będzie kluczowa dla tego, żeby ludzie znaleźli coś w tym produkcie, co ich jakby zafrapuje. Ja sobie mogę wyobrazić, że dla części osób, które nie chcą właśnie mieć napoju słodowanego, nawet w wersji piwa bezalkoholowego, bo po prostu tam jednak są węglowodany, to nie jest dietetycznie, chociaż przy dealkoholizacji, tak jak my mówimy, i tak one są mniejsze niż przy przerwanej fermentacji, ale jednak mogę sobie powiedzieć, że ktoś po prostu woli mieć taki czysty smak wody z odrobiną alkoholu i aromatami, niż takiego, powiedziałbym, pełnego produktu na bazie piwa i że to może być atrakcyjne, szczególnie dzisiaj, kiedy jakby wielu bardzo osób dba o linię, o dietę i tak dalej. No ale zachęcam rzeczywiście do kreacji i na pewno jak jakiś pomysł się nam spodoba i kto go wymyśli, to jest na wymyślenie nowej kategorii. Na pewno nie jedną skrzynkę piwa wyślemy w podziękowaniu. Teraz wszystkie spółki ZNS browarem czynią figurę jako osobne podmioty. Czy w przyszłości będą one konsolidowane? No tak, bo dlatego, że to są trochę inne jakby cele. Ja uważam, że ja jestem na tym etapie początkowym jakby liderem w każdym z tych projektów, ale z czasem sobie trzeba wyobrazić, że jak one się będą rozwijały, to ktoś inny będzie je prowadził już po tym etapie wstępnym. Dlatego, że no, nie, do końca nie da się jakby myśleć jednocześnie o kowicie i bezalkoholowych piwach i browarze. Naraz to dobrze, żeby były podmiotowe wszystkie te spółki, żeby ona, każda z nich walczyła o swoje zwycięstwo, swój sukces. Czy po zakupie większej ilości akcji będzie możliwość zwiedzania browaru w Tynczynku? Oczywiście, że tak. Zapraszam nawet dziś do transakcji. Od razu się umówimy na zwiedzanie Tynczynka. Proponuję nazwę wody alkoholizowanej, aromatycznej Brow Aqua. Nazwa krótka i w temacie. Fajna nazwa. Chociaż ja bym bardziej myślał o tej nazwie nie w sensie z czego ona pochodzi, tak? Tam z piwa, czy z wody, czy z czego ona się wzięła, tylko bardziej bym myślał o tym, czym ona będzie dla, czym ten produkt będzie dla konsumentów, co on daje, czyli że on jest jakby lekki, a jednocześnie wciąż jest jakby pozostawaniem w świecie alkoholu. No jakoś tutaj trzeba szukać takiego tematu. Jak chłonny jest rynek? No i jak powiedziałem wcześniej, mamy około 4% w Polsce, która jest trzecim w Europie największym rynkiem konsumpcji piwa. 4% tego rynku, na którym się rocznie wypija 8 miliardów półlitrowych puszek lub butelek do piwa, to 4% z tego wszystkiego to są piwa bezalkoholowe. W Niemczech to jest 8%, więc trzeba powiedzieć, że ten rynek w Polsce się przynajmniej podwoi. I w tym sensie to jest bardzo, bardzo atrakcyjne. Pytanie, czy można kupić akcję bez domu maklerskiego notariusza? Tak, to się kupuje bezpośrednio. Jeżeli chodzi też o to, czy ktoś chce wpłacić bezpośrednio na konto spółki, czy przez płaszczyznę TPA, to też jest możliwe wpłata bezpośrednio na konto spółki, nie musi się przechodzić przez tą płaszczyznę. Wiem, że niektórzy ludzie biorą pod uwagę tam jakby ochronę swoich danych osobowych, nie chcą ich dawać, więc jest absolutnie możliwe sprzedawanie tego bezpośrednio na konto spółki, wpłacanie na konto spółki. Co jako laikowi daje inwestycja w spółkę? No przede wszystkim oczywiście zyski.
no bo spółka gwarantuje taką stopę zwrotu w granicach 50% w ciągu 3 lat i w związku z tym no to jest podstawowy ten. Ale też oczywiście jak ktoś jest zaangażowany w świat piwa, świat tej alkoholu, w tym także piw bezalkoholowych i chce, żeby w Polsce były dobre piwa jakościowe bezalkoholowe, no to jest to też takie, powiedzmy, taka misja do zrobienia w tej dziedzinie. Myślę, że bardzo ważna w naszym kraju szczególnie. Co by się stało, gdyby suma nie została zebrana w 38 dni? No więc myśmy podpisali umowę inwestycyjną z panem Markiem Maślanką. Marek Maślanka jest właścicielem firmy MDM. To jest numer jeden firma produkująca akcesoria dachowe, numer 3 w Unii Europejskiej, numer 1 w Polsce, numer 3 w Unii Europejskiej. On obejmie akcje za 500 tysięcy w tym tygodniu, a jednocześnie dał gwarancję na zakup pozostałych akcji. Gdyby się okazało, że ta akcja się nie powiedzie, no to wykupi to właśnie firma pana Maślanki. Ja bym nie chciał, żeby tak się stało, chociaż jestem wdzięczny za tą i inwestycję, i gwarancję, bo chciałbym, żeby było jak najwięcej akcjonariuszy, dlatego że to daje taką społeczność tej spółce w mediach właśnie internetowych i po prostu tworzy taką armię ludzi, którzy się od strony marketingowej i sprzedażowej opiekują, można powiedzieć, tym bezalkoholowym tańczynkiem. No ale jeśli by z powodu epidemii czy jakichś innych ograniczeń nie doszło do finalizacji, choć dzisiaj można powiedzieć, że rewelacyjnie biegnie ta zbiórka, mamy tam ponad 1 600 000 w ciągu tych właśnie 2 tygodni, to jest bardzo dobry wynik i niespełna jeszcze 2 tygodni i to jest wynik porównywalny, a nawet lepszy niż w przypadku COVID-y. Spodziewam się, że my to zrobimy raczej przed terminem, no ale wiemy, że sytuacja jest dynamiczna bardzo w Polsce w związku z tą epidemią, więc cieszę się, że mamy taką gwarancję i że nawet gdyby się okazało, że te czynniki zewnętrzne zatrzymają bardzo dobrze teraz idącą akcję, no to jest inwestor, który to obejmie. Co z alkoholem uzyskanym w procesie dealkoholizacji? No, mówiłem o tym na początku, że właśnie to jest fantastyczna okowita, która się świetnie daje aromatyzować aromatami odebranymi przy procesie dealkoholizacji. Myśmy tego w biznesplanie nie przedstawili, bo jeszcze nie byliśmy do końca świadomi, jakiej jakości jest ten alkohol i czy da się go po prostu w odpowiedni sposób skoncentrować. To teraz już wiemy to i absolutnie będziemy to robili też jako własny produkt. Jaka jest szansa, że zobaczymy piwa lub okowite w sieci Lidl, Biedronka lub Eszał? No w Biedronce to my jesteśmy, szczególnie oczywiście na południu Polski z lagerem tęczynek i robimy takie co pewien czas akcje, takie inauty w Biedronce w skali całego kraju. 2500 sklepów, na pewno w kwietniu, w maju też to będzie miało miejsce w tym roku, a poza tym się bardzo rozszerza, bo ta sprzedaż na południu idzie dobrze w Biedronce. Natomiast oprócz tego jesteśmy w Dino w Kauflandzie. To się czasami wyklucza, jak się jest, powiedzmy sobie, w Dino, to trochę trudniej już być w Lidlu, ale zachęcam do Kauflandu, Biedronki i do Dino. Też spróbujemy zrobić taką mapę aktualną właśnie z Państwa pomocą, tych wszystkich miejsc, w których można kupić nasze produkty. Panie Januszu, czy browar planuje produkcję bezalkoholowych piw sezonowych, czy będą to odpowiedniki od obecnego portfolio browaru Tęczynek? No więc my będziemy robili własne piwa. Oczywiście będziemy usługowo dla browaru Tęczynek robili dealkoholizację piw z browaru Tęczynek, a więc i Pilsa, i Boka, i Czerwony Ipy, i tak dalej. Ale niezależnie od asortymentu browaru Tęczynek będziemy mieli swój własny asortyment dwóch, przynajmniej takich piw, których na razie no nie zdradzę jeszcze szczegółów, bo nie chcę ułatwiać konkurencji życia, ale które wprowadzimy jako nasz podstawowy asortyment, ten bezalkoholowy, właśnie spółki Tęczynek bezalkoholowe. Natomiast oprócz tego będziemy oczywiście też robili piwa sezonowe bezalkoholowe, to oczywiste. Czy jest jakaś bariera nasycenia rynku? No, wiecie Państwo, jeżeli jest 8 miliardów, to 10% z tego to jest 800 milionów, 1% to jest 80 milionów, no to 4% to jest 32 miliony, to jest gigantyczna ilość, jest 320 milionów, to jest gigantyczna ilość piwa. No, w stosunku do tego, co dzisiaj się konsumuje, to rynek się podwoi. Jakie są tendencje długofalowe? No raczej się zwiększa konsumpcja tych napojów o mniejszej zawartości alkoholu.
czy piwa 0,0 są objęte podatkiem od napojów słodzonych? No właśnie to sprawdzamy, dlatego że my nie używamy cukru w produkcji. To jest tylko i wyłącznie skutek jakby przerabiania słodu, czyli naturalnie znajdującego się w ziarnie słodowanym cukru, a nie dodawania z zewnątrz. Co więcej, w przypadku piw bezalkoholowych, to właśnie razem z alkoholem istotna część tych cukrów jest zabierana. W związku z tym nie ma po prostu powodu, żeby było to objęte tym podatkiem, ale jeszcze nie jestem pewien, jak to do końca będzie. Pewna część akcjonariuszy nie ma działalności gospodarczej, a tym bardziej koncesji na sprzedaż alkoholu. Czy jest jakaś propozycja, by ambasadorzy zaangażowali się w proces sprzedaży? No, już o tym mówiłem przed chwilą, ale wspomnę jeszcze raz, że tak, wyobrażam sobie taki rodzaj właśnie merchandisingu, czyli z jednej strony robienie zdjęć, jak produkty stoją, na jakiej półce, z jaką ceną, czy są, czy ich nie ma, i gromadzenie w ten sposób przez liczbę takich wizyt i zdjęć sobie pewnego systemu punktów, który byłby jakoś z naszej strony później gratyfikowany, czy produktami, czy w jakiś inny sposób. Albo z drugiej strony właśnie dotarcie do kogoś, kto z kim nie współpracujemy do tej pory, i nawiązanie współpracy, i wtedy ewentualnie właśnie jakieś rozliczenie się w tym. To uruchomimy w ciągu paru miesięcy po zakończeniu emisji. Rozumiem, że dealkoholizacja piw dla browaru tęczynek będzie odbywać się na zasadach rynkowych. No to oczywiście, że tak. No, wie pan, myśmy w tej chwili robili przez pierwszy rok jako browar tęczynek, rozlewaliśmy piwo z tęczynka poza browarem tęczynek, bo nie mieliśmy odpowiedniej linii rozlewniczej. No to i płaciliśmy 20 parę groszy od plus jeszcze koszt transportu od tej usługi. W przypadku dealkoholizacji to jest może mniej jakby oczywiste, ponieważ nie ma dzisiaj oferty, nie ma dzisiaj oferty jakby takich usług. No, ktoś może zrobić piwo swoje, bezalkoholowe, pod czyjąś marką, ale to jest zupełnie coś innego niż to, co my proponujemy. W naszej propozycji ktoś przywozi piwo, czy to jest browar tęczynek, czy ktokolwiek inny, i my mu to dealkoholizujemy. No, tak czy inaczej, no, spółka akcyjna tęczynek bezalkoholowy musi być dochodowa, musi mieć także ze względu na przepisy prawne i finansowe, skarbowe, muszą być cele transparentne, bo po pierwsze jesteśmy zobowiązani z racji powiązania między spółkami do tak zwanych cen transferowych, czyli musimy w raportach pisać o tych cenach między spółkami powiązanymi. To potem podlega ocenie Urzędu Skarbowego i audytorów, i tu nie ma możliwości żadnego po prostu, to mogą być jakieś wahania, 5-10% w różnicy w cenie, to zawsze, ale to zależy od wielkości zamówienia i tak dalej, ale nic więcej. Piwa bez alkoholu w Polsce smakują jak stracone marzenia. No bo właśnie w Polsce mamy głównie piwa przemysłowe. No i to są, jeżeli pan weźmie piwo przemysłowe, to co można uzyskać po dealkoholizacji? No piwo przemysłowe bezalkoholowe. A jeżeli się weźmie piwa, a wszystkie pozostałe, które są, to są piwa o przerwanej fermentacji na poziomie 0,5%, bo wtedy można używać jeszcze nazwy bezalkoholowe, mimo że zawierają 0,5% alkoholu. My robimy coś zupełnie innego. Po prostu będziemy robili po prostu piwa jakościowe. Ja byłem w Londynie w takim barze właśnie Brewdoga i piliśmy tam ich słynną tą Punk IPA i to Nancy State, oba bardzo kultowe piwa, i świetne były w tej wersji bezalkoholowej, także da się zrobić dobre piwa bezalkoholowe. Podobnie byliśmy teraz w Niemczech, no, to naprawdę był tam taki Pils, chyba dla Kronbachera robiony, który był bardzo dobrej jakości. Fantastycznie po prostu takie piwo właśnie, chciało się to pić. Dobrze, czy jeśli kupiło się akcje przez platformę crowdfundingową na osobę prywatną, jest szansa na przepisanie ich na swoją firmę? Chyba tak, postaramy się jakoś jutro udzielić odpowiedzi w tym zakresie. Na pewno to jest do zrobienia, nawet jeżeli nie da się tak tylko po prostu na zasadzie przepisania, bo być może to wywołuje różne skutki podatkowe i tak dalej, to musimy sprawdzić. Na pewno można to tak zrobić, że przecież można od samego siebie odkupić, prawda, i po tej samej cenie, więc nie ma żadnego podatku z tym związanego. Ale ja sprawdzę i zamieścimy jakąś informację w najbliższych dniach w tym zakresie. Również proszę o kontakt pod numer telefonu, który jest na naszej stronie prospektowej.
Czy planują Państwo produkcję piw bezalkoholowych z udziałem soków owocowych? Tak, planujemy taką produkcję. Zresztą za niedługo browar Tenczynek zadebiutuje w ciągu tam tygodnia czasu właśnie takim piwem pod marką Marakuja, Tenczynek z Marakują. I to na pewno będzie też piwo, które będziemy dla browaru Tenczynek dealkoholizowali w przyszłości. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czy wyczerpaliśmy pytania i w ogóle gdzie jesteśmy z czasem? Dobrze, proszę o Pana refleksję na temat wpływu obecnej sytuacji epidemiologicznej na naszą gospodarkę w krótszej i dalszej perspektywie. Więc ja uważam, że paradoksalnie są same korzyści. Nie dlatego, żebym tutaj popierał obecną ekipę rządzącą Polską, bo nie. Ja sobie słabo daję radę z tą sytuacją, ale obiektywnie to jest bardzo dobra sytuacja dla gospodarki, bo po pierwsze to jest krótki kryzys. On będzie trwał jeszcze miesiąc, półtora. Nie ma możliwości, żeby w lipcu, w sierpniu była grypa. To takie rzeczy się nie zdarzają. W związku z tym będzie wielki entuzjazm i ogromne zakupy, taki szał konsumpcyjno-inwestycyjny, który zacznie w maju i będzie trwał do jesieni. Po drugie, bardzo dużo zostało przeniesione do jakby rzeczywistości internetowej, do takiego e-biznesu. W sensie ludzie ćwiczą i sprawdzają, jak można robić różne narady, konferencje, spotkania, że można właśnie akceptować bardzo dużo faktur, dokumentów w formie właśnie elektronicznej przesyłanych i nie potrzeba od razu mieć tego właśnie fizycznie, więc w tym sensie jakby takiego przeorganizowania i trochę oszczędzenia czasu i usprawnienia biznesu, ale też administracji, ale także szkół, się nagle okazuje, że szkoła przez internet, która była nie do pomyślenia, jest do pomyślenia. Oczywiście nie jestem naiwny i nie uważam, że to jest tak do zrobienia, bo w szkołach prywatnych czy społecznych powiedzmy są te komputery, niekoniecznie w każdej szkole publicznej, ale można to zrobić i można w ciągu krótkiego czasu, jak pokazuje obecna sytuacja w Polsce, w ciągu kilku miesięcy, a na pewno roku, można dokonać zasadniczego skoku w sposobach nauczania właśnie wykorzystując współczesne narzędzia. No i wreszcie jest to też jednak okres niesamowitej innowacji. Nie wszyscy załamują ręce, tylko myślą, jak w takich warunkach zarobić, jak zwiększyć swoją ofertę dostarczania swoich produktów czy usług, otwarcia sklepów internetowych. I różnymi innymi po prostu działaniami, także z użyciem na przykład czegoś, co absorbuje dzieci, co jest stanowi formę gry, prezentować także swoje właśnie produkty. Także to jest też bardzo korzystny aspekt tej sprawy. No i wreszcie po trzecie, najważniejsza chyba informacja będzie taka, że cała jakby Unia Europejska, cały Zachód sobie uświadomił, że nadmierne uzależnienie od Chin w podstawowych produktach, takich, bez których właśnie trudno, żeby funkcjonowała gospodarka, i jest niebezpieczne. No tutaj ta epidemia, oczywiście ona była w interesie wszystkich, żeby ją opanować, ale można sobie wyobrazić, że z powodów politycznych Chiny podejmują decyzję o niedostarczaniu części surowców, czy materiałów, czy części, i to wywołuje gigantyczny kryzys na całym Zachodzie, więc będzie w tej chwili presja ze strony państw europejskich i Stanów Zjednoczonych na odtworzenie części potencjału produkcyjnego na poziomie właśnie krajów zachodnich, co będzie oznaczało przeniesienie części tej produkcji do Europy. Więc to jest bardzo ważna rzecz. No i najważniejsze, być może czwarty skutek tego wszystkiego jest jakby sprawa służby zdrowia, także w Polsce, no, która widać jak bardzo była zaniedbana i jak jednak trzeba dużo wysiłku włożyć, żeby to no, poprawić. No, a to na dłuższą wypowiedź, bo mamy tu jeszcze masę pytań i czas też biegnie, więc ja muszę przejść do następnych kwestii. Natomiast mimo tego nastroju paniki w tej chwili, to się spodziewam, że będzie więcej korzyści niż niekorzyści. Czy w przyszłości jest szansa spotkania piwa bezalkoholowego na kranach? No właśnie takie piwo piliśmy tam w Londynie, w tym Brewdogu, i tak, to oczywiście, że tak. Takie piwa mają oczywiście bardzo krótki termin. Wszystkie piwa z kegów są w krótkim terminie, ale tak czy inaczej no to będzie jeszcze bardziej wrażliwe, ale absolutnie możliwe i dostępne. I Londyn pokazuje, że to się już teraz dzieje.
Teraz, czy pan Tomasz Kopyra będzie twarzą browaru? No nie, pan Tomasz Kopyra jest znanym krytykiem, blogerem, znawcą piwa. My z nim chętnie kooperujemy, ponieważ się dużo od niego uczymy. Ale nie tylko z nim, także z innymi osobami. Natomiast no, on idzie swoją drogą i życzę mu wszystkiego dobrego. Pytanie mam odnośnie dystrybucji pakietów Stęczyńskiego COVID, gdyż jeszcze nie otrzymałem żadnego pakietu inwestorskiego. Trwa wysyłka, poszły już pierwsze pakiety, także proszę się spodziewać w ciągu najbliższych dni czy tam tygodnia czasu, że również do pana dotrą. Jest to troszkę spowolnione od tam tygodnia z powodów wiadomo, natomiast tak czy inaczej bardzo proszę się spodziewać, że w najbliższych dniach to do pana dotrze, bo jednak kurierzy funkcjonują, myśmy z jakimś takim kurierem spoza poczty zawarli porozumienie i mamy gwarancję z ich strony, że w ciągu tygodnia to powinno trafić także i do pana. Panie Andrzeju, chciałbym wejść w współpracę z panem, jak możemy się skontaktować i jak mogłoby to wyglądać. Zachęcam również do wejścia na naszą stronę w prospekcie emisyjnym i tam zaprezentowania siebie, co pan ma na myśli, jaką formę współpracy i ewentualnie będziemy starali się nawiązać kontakt, jeśli będą jakby obie strony widziały w tym sens. Szukamy ludzi, którzy nie tylko zainwestują, ale którzy także chcą, mają jakieś pomysły, czy mają jakąś unikatową wiedzę, czy mają pewien sposób, żeby to połączyć siły. Jak kupić akcję? No to trzeba, to jest dosyć proste, trzeba wejść na stronę www.tenczynek-bezalkoholowe.pl albo na platformę Crowdwaya, która się zajmuje sprzedażą. W jednym, w drugim przypadku się trafia w to samo miejsce i tam jest taka mała ikonka kup akcję teraz, proszę nacisnąć i tam będzie dokładna instrukcja, co trzeba zrobić, żeby do tej transakcji doszło, ale zanim się tę decyzję podejmie, to warto przeczytać cały prospekt z informacjami, ale także z jakby takimi jakby nagrodami za to, że się kupuje za jakąś określoną kwotę. Jeżeli się kupuje za taką czy inną, no to są różne jeszcze takie gratyfikacje. Warto się z nimi zapoznać. Czasami trochę można dołożyć i mieć jeszcze oprócz akcji jakiś ekstra ciekawy bonus. Czy piwo w domka z rurki będzie dobre? No najlepsze. Właśnie na tym polega rzecz i ta idea tych domków piwnych, że tam jest piwo bezpośrednio z piwnicy, bez filtracji, bez pasteryzacji, a więc to jest takie piwo, jak się zwiedza browar. Każdy, kto był w browarze, napił się piwa w browarze, ono jest zawsze lepsze niż piwo, które przejdzie już proces rozlewania, bo przy tym procesie no, są jakieś różnego rodzaju zabiegi związane z pompowaniem tego piwa, z przygotowywaniem go do butelkowania, z butelkowaniem, kapsulowaniem i z tym wszystkim. No, to są wszystko rzeczy, które wpływają na smak piwa. Nic tak nie smakuje, nie da się porównać jak piwo prosto z piwnicy, a właśnie w tych domkach będzie takie piwo, także to dla tych, co naprawdę lubią świeże piwo, to nie ma lepszej oferty. Czy firma planuje nawiązać współpracę z którą z sieci restauracji? No my bezpośrednio nie, chociaż jakby się ktoś zgłosił, to zapraszamy do współpracy. Raczej liczymy na to, że takie firmy jak na przykład Centrum Wina, z którym zaczęliśmy współpracę jako i browar Tenczynek, i jako Kowita, i pewnie też zaczniemy jako bezalkoholowy, no, które zaopatrują istotną część rynku gastronomicznego, że tego typu firmy to zrobią, bo do takiej usługi restauracyjnej trzeba no, specjalnego serwisu, ale w Krakowie i w okolicach Krakowa, w okolicach Tenczynka mamy przecież ponad 200 pubów, w których jest nasze piwo i na pewno będzie tam też piwo bezalkoholowe i będą tam okowity. W związku z tym z całą pewnością tutaj bezpośrednio wokół tak zwanego komina będziemy współpracowali bezpośrednio z restauracjami czy z pubami w szczególności. Witam. Czy będzie spotkanie inwestorów bezalkoholowego tak samo jak kiedyś u COVID-y? No na pewno takie spotkanie zrobimy, to żeśmy zresztą obiecali w prospekcie, także tak. Czy planują państwo wynajem domów piwnych i ich administrowaniem, czy ich sprzedaż? No, właściwie są brane pod uwagę oba te warianty. Jeden taki, że po prostu sprzedajemy i zamykamy pozycję, mamy po prostu sprzedane domki, chociaż to będzie wymagało pewnej współpracy, no bo przecież piwo trzeba dostarczać, rozliczać i tak dalej. Ale też w zależności od tego, jak się ukształtuje chęć zakupu, po jakich cenach, to też bierzemy pod uwagę wariant, że będziemy to wynajmowali. I na pewno byśmy na początku nie chcieli wszystkich sprzedać, gdyby się nawet pojawiła taka sytuacja, że ktoś przychodzi i chce kupić wszystkie cztery domki,
albo cztery osoby po jednym, no to byśmy chcieli sobie jeden czy dwa zostawić dla takiego jakby nauczenia się też tego. Bo nie ma żadnych powodów, żebyśmy nie postawili więcej tych domków. Działka jest bardzo duża i okolica bardzo ładna, gdyby się okazało, że to się cieszy aż takim powodzeniem. Czy można będzie dodatkowo dokupić udziały w budowie domków piwnych? Znaczy to jest, na domki piwne są częścią projektu Tenczynek Bezalkoholowy, czyli kupując akcję w Tenczynek Bezalkoholowy, kupuje się także, jakby można powiedzieć, udział w tym biznesie, jakim są domki piwne. No i proszę Państwa, chyba dobiliśmy do finału. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Mam nadzieję, że Was nie rozczarowałem. Zachęcam do inwestowania, ponieważ wejście dużego inwestora, pana Maślanki, spowoduje to, co w przypadku Tenczyńskiej Okowity, że akcje się bardzo szybko sprzedadzą i część osób nie zdąży. Więc nie czekajcie na ostatni dzwonek. Jak jesteście zdecydowani, to kupujcie. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.